moją dzisiejszą rozmówczynią jest Agata Cejnowa, siatkarka plażowa, która na swoim koncie ma m.in. grę w reprezentacji Polski i medale w turniejach międzynarodowych. Zapraszam. Chciałam cię zapytać, jak to w ogóle jest, że masz 22 lata, a osiągnęłaś już taki sukces. Jak w ogóle się z tym czujesz? To jest niesamowite uczucie. Na pewno jestem dumna z tego i zadowolona, że właśnie w tak młodym wieku udało mi się osiągnąć to, co osiągnęłam. I sukces jest na pewno efektem ciężkiej pracy, o czym warto pamiętać. Miłe jest to, że osoby, które mnie wspierały, cieszą się z tego, że mi się udaje, że są ze mną, dopingują mnie i o nich na pewno będę pamiętać i to mnie motywuje do dalszego działania i do dalszej pracy. Mhm. A może cofniemy się troszeczkę wstecz? Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z siatkówką? Z siatkówką plażową też w ogóle? To od dziecka chodziłam na SKS do szkoły podstawowej i tam, że pochodzę z Pucka, to zawsze miałyśmy takie wakacje, zajęcia na piasku. I nie wiem, dlaczego bardzo mnie ciągnęło na piasek, że po prostu nie trzeba było mieć butów, nie trzeba było mieć nakolaników, tylko się przybierało w to, co się miało i po prostu szło się grać. To nie miałam nic lepszego do roboty, to tylko tam koleżanki brały mnie do, tak jakby przychodziłam po nie, one po mnie przychodziły, tak się umawiałyśmy i razem sobie szłyśmy grać. Pamiętam, że bardzo fajne w ogóle uczucie to było, że było ciepło, w ogóle słońce świeciło, a my robiłyśmy to, co lubimy. Tak, tak było. Czy w ogóle jak zaczynałaś, to myślałaś o tym, że kiedyś będziesz grała w reprezentacji Polski, zdobędziesz medale na szczeblach międzynarodowych? To na pewno było takie moje małe marzenie, że dążyłam do tego, ale zawsze była taka nutka niepewności, że a co, jak mi się nie uda. Jednak pomimo tego, pomimo tych myśli złych, zawsze szłam, bo robiłam to, co lubię, to, co kocham, i po prostu pchnęłam się w górę. Ludzie mi pomogli w sumie. Miałam osoby, które mnie pchały tam do góry, ciągnęły jak tylko mogły. Jestem im wdzięczna za to i jestem tutaj, gdzie jestem. Mhm. A na pewno jak każdy sportowiec masz czasem takie trudniejsze momenty, że po prostu, no kolokwialnie mówiąc, się nie chce. I co wtedy robisz? Jak się motywujesz? To jest prawda, każdy ma taki gorszy dzień w życiu, ale na pewno motywacją są osoby, z którymi przebywam, bo mają podobną pasję co do mnie, mają po prostu jakby też uśmiech na ustach i same siebie ciągniemy do góry. I na pewno mam w głowie, że są te turnieje, jest tam ciepło, że jest piasek, ocean, że będziemy tam grać, jak tam zapracujemy na to, naszą ciężką pracą, to znajdziemy się w bardzo, bardzo ładnej, tak jakby w innym otoczeniu, w innym miejscu, będziemy poznawać nowych ludzi, zawodników i to na pewno przekłada się na to, że chce się aż pracować na to. Na pewno jak jeździmy na turnieje, to trenerzy zgadują się z różnymi teamami, żeby razem trenować. I jest bardzo, bardzo na pewno pomocne takie doświadczenie od bardziej takich starszych zawodniczek. I one nam mogą pokazać dużo rzeczy, które później same możemy wykorzystać w swojej grze. I jak miałabym się zastanowić, na pewno para Ludwik Kożuch, jest taka niemiecka para, jest naprawdę, naprawdę świetna gra. Że można po prostu przychodzić na ich treningi i podpatrywać wszystkie ruchy, co robią. To jest naprawdę fajne uczucie. I od nich nie widać, że są na jakby nie wiadomo jak wysoko, tylko przychodzą i przyjacielsko do ciebie tak podejdą, zapytają jak się czujesz, zapytają tam o wszystko. I czujesz się jak przyjaciółka, a nie jak zawodniczka. Taka, że nie czuć takiej presji zwycięstwa. No szkoda by było nie zapytać, jak wygląda teraz twoja praca siatkarki, twoja praca i pasja w tej sytuacji pandemicznej. Czy jakoś to się zmieniło? To było ciężkie, bo zamknęli nam ośrodki i musieliśmy same sobie, tak jakby na własną rękę, budować formę. I nie miałyśmy w sumie piasku, więc musiałyśmy to, co mamy, jakby angażować, że musiałyśmy sobie, nie wiem, stwarzać
rzeczy, które nam się przełożą później na trening. Tam biegałyśmy, skakałyśmy, robiłyśmy dziwne w ogóle rzeczy na dworzu, miałyśmy naprawdę, mamy kreatywnego naszego trenera personalnego i wymyślał nam różne rzeczy, ćwiczenia, które nam się przełożą później na piasek. I oczywiście biegałyśmy, tak jak wspominałam, i siłownie próbowałyśmy robić to, co możemy. Jak dobrze pójdzie, to może od marca zaczniemy grać za granicą. Ja już w swojej karierze byłam kilka razy w Australii, w Malezji, Kambodży. W Chinach jest bardzo dużo turniejów, więc też tam jeździmy. W Szwajcarii, po Europie też jeździmy. Zazwyczaj jak przyjeżdżamy na turniej, to mamy chwilę, żeby się zaadaptować z klimatem, z temperaturą i żeby tak jakby ten jet lag, który byśmy miały, żeby go ominąć i zostać tak jakby, jak jesteśmy w turnieju, to żeby czuć się jak najlepiej. I w tym czasie mamy najczęściej po dwa treningi dziennie, ale jak już się zbliża turniej, to jest tylko jeden trening i jest zazwyczaj tak, że mamy chwilę wieczorami albo tak jakby taką popołudniową porę, że możemy zobaczyć, zwiedzić tam, gdzie jesteśmy, no po prostu nacieszyć oczy tym pięknym widokiem. I jakbym miała sobie, no to jest piękne, że tyle, taki kawał świata już zwiedziłam. Jeszcze mi tak jakby nie jest dosyć, że ja mogę jeździć i jestem po prostu zakochana w każdym miejscu od nowa, jak tam jesteśmy. To jest niesamowite uczucie. I ludzie są po prostu, jak się zmienia te kraje, po prostu patrzy się na kulturę różnych po prostu państw. To jest niesamowite dla głowy, że patrzysz i nie dowierzasz, jacy oni są. Na przykład przyjaźni, że chcą ci pomóc za wszelką cenę, nawet jak nie znają języka. I to jest dla mnie fajne doświadczenie, jak ludzie po prostu potrafią się starać, żeby tobie było jak najlepiej. Teraz jak wszystko dobrze pójdzie, to zagramy w Meksyku i Brazylii. Więc mam nadzieję, że pozwoli nam sytuacja, że będzie dobrze i pokażemy się z jak najlepszej strony. A czy teraz, nawet w tym momencie, w którym jesteś, czyli już naprawdę bardzo wysoko osiągnęłaś naprawdę wiele, czy masz jakieś takie marzenia związane ze sportem, z swoją pracą? Jasne. To jest dobre sobie stawiać takie małe cele, które się osiąga i stawia się z biegiem czasu coraz większe. Na przykład teraz mamy cel na ten sezon, żeby zostać w top 22 pary, najlepsze na świecie, żeby mieć pewność, że jadąc na turnieje czterogwiazdkowe, takie wysokiej rangi, że nie będziemy musiały grać w kwalifikacjach, tylko od razu będziemy w takim głównym turnieju. I to jest na razie nasz sezon, to nasz cel na ten sezon, a z biegiem czasu to na pewno Igrzyska Olimpijskie. Agata, życzę Ci wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów. No i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.